Cześć moi drodzy, z tej strony Ospana, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w 203 odcinku serii Życie Gangstera. 203 widzowie, nawet na palcach tego nie pokażę, to jest tak duża liczba. Dlatego jeżeli chcecie 204 odcinek już jutro, to zapraszam do zostawienia 12 tysięcy łapek do godziny 23.59. Bo jak wbijecie do tej godziny łapki, to odcinek pojawi się jutro o 17.30. Czas na nową kolekcję! Nowy rok rozpoczynamy dropem na www.ospano.com, a w nim cieplutkie czapki na zimę w dwóch kolorach, które sprawdzą się na minusowe temperatury. Wielofunkcyjna podkładka, która pomoże Ci ochronić biurko przed uszkodzeniami, również sprawdzi się jako obrazek na ścianie. Zaś podkładka pod myszkę dopełni Twój setup barwnymi kolorami Ospano. Dostępne są również akcesoria, a m.in. przypinki, magnesy na lodówkę oraz paczka naklejek Ospano. Pamiętaj, że dropy na www.ospano.com są bardzo limitowane i będą dostępne tylko przez krótki okres czasu. Ten sam wzór już nigdy nie pojawi się w sklepie, także ciesz się limitowanymi produktami już teraz. A to wszystko na www.ospano.com. Zapraszam. Kochani, mam dla was jeszcze jedną bardzo ważną informację, zanim przejdziemy już sobie tutaj do naszego świata w GTA. Słuchajcie, do końca dropu, który wpadł 2 dni temu do mojego sklepu, zostało 9 dni. Dokładnie drop kończy się 31 stycznia, więc jeżeli chcecie sobie jeszcze kupić jakąś rzecz właśnie z nowego dropu, wpadajcie na www.ospano.com, gdzie macie na to jeszcze dosłownie 9 dni, kochani. No i kolekcja znika na zawsze ze sklepu. Więc może być w tej wyjątkowej grupie ludzi, którzy będą mieli nową kolekcję Ospano. Kochani, a ja siedzę właśnie w szpitalu, bo jak dobrze wiecie, w ostatnim odcinku zawieźliśmy LGK na badania. Bo wielu z was mi pisało w komentarzach czy tam na Discordzie, ej Ospano, no bo jak w sumie ten LG był u pana, o, był jakieś testy były na nim robione, nie wiadomo co, no to warto byłoby go przebadać, czy wszystko z nim okej. No i właśnie to robimy. Tak się okazało, że jest tutaj pewien lekarz, który jest połączony z naszymi przyjaciółmi, którzy zajmują się wtyką. W takim bądź razie zdecydowałem się pojechać tutaj do szpitala, żeby zrobili mu kompleksowe badania, a one wszystkie będą zrobione pod ławeczką, tak żeby policja się tym nie zainteresowała i ludzie pana o niczym nie wiedzieli. Także moi kochani, mamy wszystko pod kontrolą, ale jedynym minusem jest to, że siedzę w szpitalu, który jakiś czas temu była wielka rozruba. Całe szczęście, że ten szpital finalnie został, że go nie, nie chcieli go wyburzyć albo sprzedać albo coś. Finalnie go wyremontowali i widzicie, ma się fajnie. Dlatego ja czekam. O, tu chyba jeszcze jakiś ślad po kuli został, widzicie tu? Chyba tu, no, jeszcze ma nie wszystko jest wyremontowane, bo wtedy była ostra jazda, ale no, czekamy na LGK-a. Halo, halo. Dobry. Jak z tym moim kolegą, proszę mi powiedzieć? Właśnie już dostałem wszystkie badania i wszystko jest okej, ale okazało się, że krwi jest coś dziwnego i musimy jeszcze zrobić kilka testów. Co pan ma na myśli, że coś dziwnego we krwi? Coś niezwiązanego z genetyką, tylko coś jakby dodanego przez kogoś. Ale to, że ktoś mieszał w kodzie genetycznym, czy o co chodzi? O, właśnie o to mi chodziło. Co pan mówi? To ile on jeszcze w tym szpitalu będzie musiał leżeć? To ja mam czekać, czy co ja mam robić, panie doktorze, bo sam nie wiem. Jeszcze z tydzień powinien poleżeć i w tydzień? Będzie okej. O kurde, no dobra. To aż tyle te badania zajmują? Myślę, że to jest kilka godzin. Tak. To nie jest takie proste. Rozumiem. Czyli co, on jest tu po mnie dzisiaj? No, niestety. No dobrze, bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Tydzień badania trwa i mi się zdaje, że on... Nie, chyba nie tydzień, ale kurde, mieliście rację, kochani. Napisaliście właśnie ostatnio w komentarzach, że ten LG niech się przebada, bo pan o coś majstrował i wychodzi na to, że generalnie LG nie ma w ciele żadnych nadajników, jakichś innych rzeczy, dupereli, bo nie wykryli ciał obcych w ciele LG-ka. Zresztą tam miał robione tomografie, jakieś inne rzeczy, kij wie co, widzowie, więc to na pewno by wykryło. Natomiast jedyną rzeczą, która zainteresowała lekarzy i chcą ją bardziej przebadać, jest krew LG. I rzekome modyfikowanie coś tam genetyczne, kodu genetycznego. Kurde, to co ten pan O robi tam tym ludziom, którzy są tam dłużej, widzowie? Ja myślę, że ten Human Labs to jest miejsce, które chyba nie powinno stać i myślę, że przydałby się tam mały, czy nawet duży sabotaż, o ile to dalej funkcjonuje, żeby w ogóle to nie funkcjonowało, no bo kochani, zobaczymy na przykładzie LG-ka, co oni tam próbowali zmienić i potem podejmiemy kolejne działania, bo wszystko to brzmi cholernie strasznie, nie? Kurde, zabawa kodem genetycznym. Pierwszy raz słyszę o takim czymś. Ale jak w takim razie LG musi zostać w szpitalu jeszcze na tych badaniach, bo tak jak mówiłem, tamten nasz podstawiony lekarz się nim zajmuje, to my też nie będziemy siedzieć przecież tydzień przed szpitalem, mamy spore rzeczy do zrobienia, ostatnie odcinki bardziej biznesowo załatwialiśmy, ale właśnie takie jest życie gangstera, ja już wam to nieraz mówiłem, że czasami jest więcej akcji, czasami jest mniej, ale jednak cały czas dążymy do celu. A ja, moi kochani, mam co robić, bo ja ostatnio uratowaliśmy psa przed nieprawidłowym traktowaniem, w sumie ten pies i tak by sobie sam poradził, bo skończyło się na
tym, że tam, no, to bardziej właściciele teraz są w gorszym stanie niż sam piesek. My tego psa przygarnęliśmy, daliśmy mu imię Brutal. To była taka moja improwizacja słowna, ale pasuje strasznie do tego psa. Ale wiecie, to jest zwierz, który potrzebuje, wiecie, no, jakiegoś wyszkolenia, co nie? Właśnie też pisaliście o tym w komentarzach, żeby Ospano, daj Brutala na szkolenia. No i właśnie znalazłem na internecie, wiecie, takie numery do instruktora K9. K9 to są psy, które są wykorzystane między innymi w jednostkach policji. To chyba nawet się nazywa tak ta jednostka policji K9, stąd jest ta cała nazwa. Więc taki instruktor może nam bardzo pomóc i przy okazji ten Brutal, mimo że dalej będzie Brutal, to przynajmniej będzie się nas słuchał, co nie? Więc uważam, że to jest spoko sprawa. Polecam też wszystkim innym tutaj naszym widzom i ogólnie wszystkim ludziom odnośnie takiego szkolenia K9. Moja siostra też ma takiego małego pimpka, Huga, pieska, a ten piesek też miał takie szkolenie z takim instruktorem i wiem, że oni mają super podejście do zwierząt, także jeżeli chcielibyście troszeczkę bardziej przeszkolić swoich czworonożnych przyjaciół, to myślę, że dobrym rozwiązaniem jest właśnie nawiązanie współpracy z takimi instruktorami lub po prostu z osobami, które się tym zajmują na co dzień. W ogóle też widziałem pozytywne komentarze pod kupnem tej willi. Mi się ona szczerze nie podoba jakoś bardzo, ale wam widzowie się bardzo spodobała, także to jest dla mnie najważniejsze. Mimo to, że to jest kryjówka osoby, która być może kiedyś była ghostem i musimy to ustalić dokładnie, kurde, zapomniałem dogadać się z urzędasą, żeby tutaj pogrzebać w tych papierach. Mimo wszystko jest to porządna chata, widzowie, nie? Brutal! Brutal, gdzie jesteś? O, tu jest ten pies, widzowie. Cześć, Brutal. Cześć, jak się masz, piesku? No, cześć. Wiesz, gdzie jedziemy? Jedziemy dzisiaj na szkolenie. Pojedziesz teraz ze mną ładnie, się będziesz słuchał swojego nowego pana i chodź, idziesz ze mną do samochodu. Chodź, trzeba do niego chyba tak łagodnie mówić, widzowie. Brutal, otwórz te drzwi, co ty robisz? Chodź! Nie będę na ciebie krzyczał przecież, no chodź. Chodź tutaj, otwieram ci drzwi. Wskakuj do środka. Na drugie miejsce, no wskakuj. Dobra, widzowie, w końcu wsiadł do tego samochodu, a my jedziemy go zawieźć na trening. Nie jest tak źle z tym zwierzakiem, widzowie. No nie jest źle z tym naszym pieskiem, bo gdyby totalnie był uparty, to by w ogóle się nie słuchał, ale jednak tam czasami wsiądzie do samochodu, coś zrobi. Także trzeba, wiecie, malutkimi kroczkami doskonalić tą naszą relację. Ja też nigdy nie miałem wcześniej zwierzęcia, Dwayne nie wie jak się z nimi obchodzić, także... To się wszystko wyklaruje. A dzisiejsze szkolenie odbywa się na terenie szkoły tak naprawdę, tam na tym boisku, bo w sumie nie ma za dużo obiektów w Los Santos, na których można byłoby takie szkolenia prowadzić. I tutaj właśnie będzie nasze szkolenie, tylko że ja tutaj nie mogę zaparkować, więc muszę... O, tutaj jest parking w sumie. No tak, a ja chcę na jakichś krawężnikach jak zwykle. W tym miejscu pamiętam, że kupiłem samochód od tego gówniarza, Mattiego. Dawno go nie widziałem, ciekawe co u niego słychać, co nie? Ostatnio bardzo mało się widzę z Franklinem, wy też mi mówicie, żebym tam poprawił kontakt z Franklinem. Brutal, wysiadaj! Brutal, chodź! Także być może jak się nasz kontakt z Franklinem trochę poprawi, a wiem, że on tam dużo rzeczy robił, to wtedy również spotkamy całą ekipę, z którą się sporo czasu nie widzieliśmy. Też wiem, że chcecie, żebym tam jakiś pojedynek stoczył z Christianem, bo z tego co wiem, to skopał dupę Franklinowi, ale myślę, że do Dwayna nie ma podjazdu, no. Chyba, że chcecie, to mogę zaangażować taką walkę. Ale to nie będzie jakaś walka na jakiejś gali, tylko po prostu taka podwórkowa bardziej by mi siadała, nie? No bo, żeby dojść na tej gali jakiejś tam tej frikowej, nie frikowej, to by to chyba za dużo czasu trwało. No nie wiem, jeszcze się podowiaduję najwyżej. Jak chcecie, oczywiście dajcie znać w komentarzu. Chodź, Brutal. O, jest nawet tutaj jakiś funkcjonariusz, widzowie, czyli tutaj myślałem, że będzie jakiś konkretny instruktor. Znaczy, o Jezus. Brutal, przestań! Co ty robisz? Uspokój się. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie miał pan problem, bo ten pies się nie chce jakoś za bardzo słuchać. Mam z nim właśnie taki problem. Powiem panu szczerze, znalazłem tego psa na ulicy, kiedy dwóch opiekunów się nad nim znęcało. No i od tego czasu jest taki trochę problem, żeby zapanować nad tym psem, a nie chcę go oddawać nigdzie indziej. No dobrze, damy sobie radę. No nie, źle. No to nie wiem, no proszę działać w takim razie. Jak to w ogóle wygląda? Czy ja mam tego psa panu zostawić i pan się ze mną skontaktuje? Czy ja mam być podczas tego szkolenia? Może pan zostawić i się skontaktuje i może też poobserwować pan trochę tego treningu. No dobra, to ja zobaczę tak z 50 minut i będę uciekał akurat. No dobra, mam jak roboty. Się bawi piesek? Brutal. Wiem, że to takie dobra. Nietypowe, ale akurat jego charakter odpowiada. Brutal. No. Miłego! Dobra, widzowie, ten instruktor będzie sobie... O Jezus, Brutal zaatakował tam jakąś osobę. Ja pierdzielę, ten pies naprawdę jest brutalny. Muszę go tak wytresować, żeby reagował tak złośliwie, jak ktoś mnie wkurzy. To wtedy będzie załatwiał za mnie interesy. Ale o Jezus Maria, kurde, już teraz wszystko jest na tego instruktora, widzowie. Ja tego go nie nauczyłem, przegarnąłem z ulicy. No dobrze, se pan daje radę, widzę. Ajajaj. O kurde, Brutal kolejną osobę gryzie, widzowie. Ja pinkole. Co za pies. No nic no. Po to jest ten instruktor, co nie?
Teraz zadzwonię do Jacka. Halo, cześć. Halo. Słuchaj, dzwonię w takiej sprawie, bo mówiłeś mi, że jakbym tam chciał załatwić jakieś auta, to w sumie mam się do ciebie kontaktować. A ostatnio przeglądam oferty na internecie. Interesuje mnie Chevrolet Suburban, czy jakoś tak. Mianowicie to nawet kilka mnie interesuje, bo widziałem, że na internecie teraz taka cena takiego samochodu to jest 20 parę tysięcy dolarów. To jest strasznie mało, a samochód jest, no nie wiem, no praktyczny. Suburbany są dobrym akurat wyborem, jeżeli chodzi o pancerność i tak dalej, nie? No, właśnie przykuło moją uwagę to, że takie VIP-y nimi jeżdżą, tymi Suburbanami, nie? Miałbyś to nie nawet... auta, wiesz, pokazuje się, nie? W sensie wygląda fajnie. Tak, tak, no wygląd to jest, też jest bardzo duży plus. Tym bardziej, że to po prostu ma być auto takie biznesowe, wiesz. Nie, że ma, które ma przykuwać uwagę nie wiadomo jak, jeździć nie wiadomo jak, ale ma być praktyczne, nie? To ilość, ile by cię interesowało? Wiesz co, tak myślałem, że z 3-4 bym kupił. Dobra, myślę, że jestem w stanie cię ogarnąć za kilka godzin. No ja akurat jestem z psem na szkoleniu, więc, więc jak tam dasz radę, to dawaj znaka, to ja przyjadę i chętnie ogarnę, nie? Dobra, nie ma sprawy. Jak będę je miał, to w sensie wezmę je do siebie i wyślę ci pineskę. Dobra, okej. To podjedziesz. No dobra, to trzymaj się. No, trzymaj się. Dobra, masz tu przysmaczek. Jak tam idzie z psem? No, są postępy, nie? No widziałem, tam jest jeden postęp leży, tu leży drugi, nie powinniśmy wezwać jakiejś karetki? Nie, no już. Nie, to były manekiny. Tak? Dość realistycznie tak wyglądają. Specjalnie. A okej, okay. Jeżeli to manekiny, to okej. Okay. Pan pracuje w policji, z tego co widzę. Dokładnie, ja też szkolę normalne psy K9. A, to pan jest w tej jednostce, co? Mhm. Kurde. No dobrze, może z mojego brutalka też coś będzie takiego konkretnego. Będzie. No dobra, proszę pana, no ja będę musiał za chwilę uciekać, niestety. I teraz moje pytanie, jak to wygląda? Pan z nim będzie tutaj trenował i go potem muszę jechać odebrać, czy mogę wysłać kogoś, żeby odebrał psa w razie bu? Może pan wysłać kogoś. Dobra, okej, okay, to tak zrobimy. To ja nie zajmuję ten, jeszcze chwilę popatrzę i będę uciekał. Miłego tam. Halo kochani, słuchajcie, dobrze słyszeliście, że chcę kupić kolejne samochody, ale akurat z tego z wami nie konsultuję, bo to nie są takie samochody, którymi ja będę, to nie są auta, którymi ja będę szpanował, po prostu potrzebuję jakichś takich 3-4 samochodów, które będą w zasadzie takie same i zarówno Leo, zarówno ja, zarówno tam, nie wiem, kolejne nasze osoby, które z nami będą tam współpracować, do naszej firmy nawet, myślałem, żeby takiego kupić dla naszych pracowników, bo oni tam też jeżdżą prywatnymi, a takie auto firmowe im by się przydało. To w sumie w zasadzie 3 wtedy są rozsądne, czyli dla mnie, dla Leonardo i dla właśnie moich pracowników te auto. Suburbany to są bardzo duże samochody, które są bardzo wygodne, a przede wszystkim bardzo bezpieczne. Dużo wersji powstaje w nich kuloodpornych, wiecie, tam VIP-y nimi wożą. No i tak czytałem o tych autach i myślę sobie, kurde, nie dość, że ładnie wygląda, to jest praktyczne, więc takie auto powinienem mieć, a ostatnio miałem X6, która zasuwała i widzicie, w wypadku cała się rozpadła, cholera, a może taki Suburban będzie na tyle ciężki, że też ciężko będzie cokolwiek z nim zrobić. Tym bardziej zaopatrzymy go w jakieś kuloodporne części, to już w ogóle. Także czekam na telefon od Jacka, czy coś załatwi i lecimy dalej, co nie? Brutal się, bo znowu bawi manekina. Właśnie dostałem lokalizację tutaj od naszego Jacka, więc pojadę sprawdzić, co to dla mnie ma. Słuchajcie, no te auta w internecie, jak się sprawdza, bo już raczej produkcji nie ma, widzowie, to one kosztują tam z 20 tysięcy dolarów, przy naszym budżecie to nie są jakieś duże pieniądze, ale właśnie widzowie, nasz budżet się kurczy. Musimy zacząć zarabiać, ale dobrze się składa, bo zaraz po tym jedziemy do fabryki broni, zobaczyć na czym stoimy. Nie wiem czemu nawigacja prowadzi mnie za miasto, myślałem, że to będzie gdzieś w dokach do załatwienia, no ale wiecie, Jack ma swoje kontakty wszędzie, ale tutaj ten, nawigacja pokazuje zaraz miasteczko tutaj na lewo. Czy tutaj jest jakiś handlowiec, a może to jakieś promy przypływają, kurczę. Nie wiem, zaraz zresztą się okaże. Widzowie, czekajcie, nawigacja każe mi tutaj zjeżdżać. Tak, to mi tutaj każe zjechać, widzowie. O kurde, widzowie, co to za chata? Ja pierdzielę, ja wiem, co to za chata. Ciekawe, czy wy, widzowie, pamiętacie, co to jest za dom lub kogo był to dom? Bez kitu, za dużo się tu rzeczy nie zmieniło. O stary. Cześć. Co to za miejsce? Co? Mój dom. To, twój dom.
No to ja się nie dziwię, czemu nie chciałeś z nami tam zamieszkać. Nie no, to mówiłem ci, że kwestia młodego, nie? Kwestia młodego, stary, chyba kwestia metrów kwadratowych. Stary, jak chcesz, to możemy się tu przeprowadzić, mi to nie robi. Nie no, nie będę cię nachodził, przecież... Ja mam pełno pokoi wolnych. No tak, ale mówisz kwestia młodego, co nie no, to... No stary, nie będzie no. Mieszkał, nie? Kiedy tu mieszkasz? Wiesz co, tak no. 2 lata temu, generalnie to kupiłem ją dosyć po taniości, bo wcześniejszy właściciel doprowadził ją do ruiny. Ale to co była się podpalona. Stało? Aha. Stary, podpalona była, no syf totalny na chacie, nie? Mhm. Kupiłem ją po taniości, wyremontowałem, przemalowałem i jest. No to ten, co tutaj mieszka, to ładno odkleje, słupie taką willę mieć i ją stracić? No właśnie nie wiem, co chłopowi się stało, ale dziwna sytuacja, totalnie. No ale teraz jest twoja, to się liczy, nie? Op, jaka chata. No, czasami żałuję, że nie mam kogo zasiedlić w tych pokojach. No, a tu widzę chyba suburbaniki, które prosiłem. Dokładnie tak. O, stary, konkretnie wyglądają. No. Fajne są. A właśnie o to mi chodziło, że one są takie proste, co nie? Ale zarazem one wyglądają porządnie. No, dokładnie, właśnie. Jeszcze zmienić lakier troszeczkę. Tutaj wrzucić, przyciemnić stare szyby. No, tylko mieli jedną wersję z bumperem, będzie trzeba domówić bumpery, jeżeli chcesz. Właśnie się zastanawiam, czy te bumpery będą potrzebne. Z jednej strony spoko, ale z drugiej odbierają może trochę urokowi temu samochodu. Jak uważasz? Może troszkę. Myślę, na pewno dają, wiesz, przewagę, jak będziesz chciał kogoś, wiesz, palnąć. Nie, no to ma być bezpieczne auto, wiesz, nie będę tym przypał odmuchał. Chcę po prostu bezpiecznie jeździć po mieście, a nie jeżdżę tymi wariatami za kilkaset tysięcy dolarów i co? No. I stary X6 wypadek miałem, wyskoczyłem, stary, i się rozpadła. Jezu. No, plastikowe gówno było. Nie chcę tego. Zastanawiałem w sumie, czemu już X6 nie jeździsz. A, to ci nie mówiłem, miałem wypadek. Muszę właśnie się dowiedzieć, tylko nie mogę się dowiedzieć, spotkać z moim prawnikiem. Może coś o nim słyszałeś? Nazwisko może? O, nawet nie wiem. Chodzi o to, że spotkałeś się z nim, bo papiery ci podrzucał odnośnie hangaru i wszystko do tego stołu. No, chodzi o to, szczerze, że... to nie wiem. Powiedział mi, że ma jakiś przypał, że tam się z kimś nie dogaduje, że ktoś go nęka i wiesz, i poprosił mnie, żebym odebrał jego gościa z palety. To jego asystenta, 17-latek stary, aspirował do pracy w urzędzie, miał mu tam pomagać, bla bla. No i wyobraź sobie, jedziemy, stary, 3 strzały w prawą szybę, pękła mi szyba, nie widziałem, gdzie jadę i chłopie wyskoczyłem z klifu, młody zginął, nie? O Jezu. Ktoś się nieźle zabawił. Ty, słuchaj, a kurde, no, bardzo dziękuję, jaka cena w ogóle? Słuchaj, 50 tysięcy każdy, bo to jest wersja kuloodporna, oczywiście nie szyby. Okej. Okay. Kuloodporny jest praktycznie cały, opony kuloodporne, tylko no te szyby, nie? Czyli to jest ta wersja VIP, co nie? Aha. Tylko chyba niekompletna, jak tych szyb nie ma kuloodpornych, ale blachy nie przebijesz, co nie? Nie, blachy nie przebijesz. A opony? Opony też są nie kuloodporne, nie? Czaję. No dobra, to musiałbym to jeszcze gdzieś rzucić do jakiegoś lakiernika. Pytanie, gdzie to rzucić? Może Clinton? Franklin? No. Franklin, Clinton, Detailing. Co ty, czy ty mi Franklina polecasz? Był u mnie tutaj niedawno. Co ty gadasz? Kiedy? Wiesz, że kilka godzin temu w sumie. Co ty gadasz i co? Co z wami? No, nic, bo generalnie dostał polecenie jakby, bo ja współpracuję z salonami, nie? Aha. I dostał jakby polecenie, żeby tutaj przyjechać do mnie, bo miał wypadek i... Wypadek, po prostu dostał. Tak, no. Co ty gadasz? Ktoś tam mówił, że chyba go ciężarówka potrąciła. Co ty gadasz? I wpadł do wody i mu RSQ, nie pamiętam, które RSQ, ale skasowali mu RSQ i sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Co i dostał po prostu odszkodowanie, które może wykorzystać w salonie Audi, z którym mam kontrakt i po prostu odebrał ode mnie auto bezpośrednio, nie? Ja pierdzielę, no dobra. E-tron Prior. A gdzie teraz Audi? Ten Clinton ma ten swój detailing? Ty byłeś tam ostatnio, odwoziłeś chyba auto. Tak, byłem, no. Teraz mogę cię tam podwieźć, jak coś. Tylko, że kurde, potrzebowałbym jeszcze kogoś, żeby mi te auta przewiózł, nie? Możemy w trójkę jechać. Możemy przewieźć. Potem taksówką dalej... tu najwyżej wrócimy. Dobra, to ja jadę tym czarnym. No, dobra, to ci przestawię twoje, żeśmy wyjechali. No to jedźcie za mną. Nie, wyjedziemy, spoko. Nie, wyjedziemy, no. A, ten twoi ludzie stary, to oni, nie wiem. Pasie do aut. No. Lubi auta. No widocznie. To prowadź, ja pojadę za tą Jack. A, dobra. To są właśnie, widzowie, te samochody, o których wam mówiłem. Te suburbany. One są nie dość, że przepiękne, to widzowie są tak praktyczne. Zobacz, jakie to są duże samochody. Nie ma szans, że patrzcie, jak one się prowadzą. No twardo jeżdżą po tym. Nie ma opcji, żebyśmy tymi samochodami gdzieś wylecieli, no. Klasa sama w sobie, widzowie. Trochę przypomina samochody federalnych, ale to i nawet dobrze, widzowie. Trochę aspekt strachu dla naszych potencjalnych wrogów. I patrzcie, się ładnie prowadzi, nawet szybko jedzie.
widzowie. To są auta, które moi pracownicy powinni jeździć, czuć się bezpiecznie, bo tu przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. No i co, widzowie, tak obserwujecie, jak jedziemy, a widzicie, jak to fajnie wygląda, jak jadą trzy takie SUVy? No wygląda to przemocarnie, widzowie. Szkoda, że te szyby nie są kuloodporne, ale ciężko jest dorwać fury z kuloodpornymi samochodami. Ja wiem, że są jakieś, szaftery i tym podobne, ale nie wiem, jakoś nie chce mi się tamtymi autami jeździć. O Jezus, widzowie, co to za miejsce? Ja pierdzielę, ten Franklin teraz ma konkretny biznes. Jaka miejscuwa! No nieźle, nie tylko ja się rozwijam, widzowie, z tego co widzę. Cześć, bagażnik, okej? Okay? Tak, bagażnik. Franklin, nowi klienci. Cześć, Franklin, mogę tak stanąć? Pan. Bonjour, panie, dzień dobry. Proszę poczekać. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Dzięki, o kurde, nieźle tu, nie? No dzięki, dzięki. Ja tu nigdy dobra. Nie byłem. Wstawiamy. Dobra. Panowie, gdzie są rurki? Witamy po w Pinton Detailing. Witam. Jestem Franklin i będę waszym przewodnikiem po salonie. Cześć, Franklin. Przyjechaliśmy niezapowiedzeni, ale mamy taką sprawę, znaczy ja mam sprawę. Mam, tak, mam trzy Suburbany do... Mhm. Czekaj, jak ci to powiedzieć? To są samochody, które woziły VIP-u, z tego co wiem. I one są jakby z mocniejszych tych materiałów i po prostu chciałbym je okleić na czarno i chciałbym im przyciemnić szyby również. Dobrze. Że? Tylko nie wiem, czy panowie po prostu dostaną obsłużenie bez kolejki, to szef musi stwierdzić. Jaki szef? A ty nie jesteś szefem? Nie, ty. Dzisiaj rządzi Validzin. Dobra, wstawione szyby. Kto to jest Validzin? Zapraszam na zewnątrz, panowie. Zamienimy słówko. O co tu chodzi, widzowie? Co jest? Dujecie mi zabawę, kurde. Jaką zabawę? Co ty, Franklin, ty się odklejasz? Nie odklejam się. Dzisiaj chciałem być w robocie jako zwykły pracownik. Zobaczyć, jak to jest. Posniczować trochę, zobaczyć, kto się opieprza w robocie, kto nie. Posniczować. Ciekawe, czy ci twoi pracownicy będą sniczować dla nowego szefa. Nie będą. Dobra, nieważne. Potrzebujecie tych samochodów na szybko, tak? Nie na szybko. Po prostu ci je dostarczam, bo nie wiedziałem, gdzie z nimi pojechać. Potrzebuję je okleić na czarno. Kurde, to są jakieś takie VIP-owozy. Wiesz co, kupułem to też dla swoich pracowników, żeby bezpiecznie jeździli. A poza tym, no wiesz, to tak straszy ludzi, bo myślę, że federalnie jadą czy coś. No ja bym się trochę wystraszył, jak to jeszcze na czarno pomalujemy, tak? Bo rozumiem, no, że czarne przyciemnione szyby plus czarne jakiś, czy nie? Tam jest zamontowane. Wiesz, dobra, to VIP-y tym jeździły. Chłopaki sprawdzą ewentualnie, mamy taki fajny spray na opony jeszcze, to możemy ewentualnie trochę je wzmocnić. Spoko, jak najbardziej, jeżeli masz takie możliwości, to tak, i sorry za tę szopkę, ale po prostu dzisiaj się dobrze bawię jako pracownik. Nie no, spoko, to jest twoja sprawa. Wiecie. Ale powiem ci, że nie spodziewałem się tego, co ja właśnie tutaj widzę. Stary, ja pamiętam, jak ty siedziałeś w takim garażyku i... No słuchaj, pewne rzeczy sobie, wiesz, ułożyłem w głowie, poszedłem w tym kierunku całkowicie, no i wydaje mi się, że oddało. Salon fajny, jeszcze dzisiaj w ogóle otwieramy salon Sandy, nie? Za moment tam się będziemy... Drugi taki? Troszkę mniejszy, jak będziesz jechał w okolicach lotniska, to na pewno zwróci twoją uwagę. Na pewno zobaczę. Słyszałem, że tam może być dużo ciężej, nie? Dużo mniej ludzi, dziwni ludzie. Wieśniacy są specyficzni. Powiem może ci... odpali, no nie, wiecie, próbujemy rozszerzyć działalność, jak nie pyknie, to zamkniemy po prostu. Ale przecież ty miałeś jakieś... A nie, ty zaczynałeś od warsztatu w Sandy. No ta, tak. Tak, coś było, epizod, ale generalnie to zamieszkłe czasy, teraz już widzisz trochę bardziej. Nie próbuj w paletą, no chyba, że będziesz miał parcie, bo tam właśnie wczoraj zamknęliśmy warsztat motocyklowy. Nie, raczej do paletu to jeszcze mi za daleko. Aż takich zasięgów nie mam, ale no zobaczymy, jak się to rozwinie tutaj w mieście. Na razie prężnie działamy. Działamy spoko. Z policją swoją drogą, nie wiem czy widzisz, ale jeżdżą radiowozy w środku. No właśnie widzę, szeryfowie to są bardziej z tych okolicznych wiosek, nie? A dobrze płacą, dlatego jak coś się wydarzy na jakiejś akcji, to przywożą nam radiowozy na prawę. No to konkrecik. Konkrecik, dobra kasa, dobre siano, przy okazji zawsze tutaj przyjeżdżają, jak mam jakiś problem. Tak, nawet luźno. Widzę, że nawet z Jackiem się dogadałeś, że cię poleca. Masz szczęście, że sprzedał mi ładny samochód. Tak, przeprosił cię? Tak, przeprosił mnie. Aczkolwiek buracko się zachował i będę zawsze to powtarzał. No, sam to powiedziałem wczoraj, że zachowałem no się buracko. No ja, słuchaj, za każdym razem będę to samo powtarzał. No jestem burakiem. Nie, że ty jesteś, ale ludzie, co rzucali mołotowami po naszych sprzętach są. A, no to nie jestem burakiem. Nie wiem, no to czy nie ty ja byłeś, czy nie, słuchaj, no trudno. Ja też nie. W każdym było, razie minęło. Bardzo mnie to zawolało, ale no okej. Okay, pochwal się, jakie auto ale kupiłeś. Próbowałem ci to jakoś wynagrodzić, załatwiłem wyplułem ci rabat. Wyplułem złą energię. No i dobrze. No i git. No to chodzi. Zostańmy na taki. Ale to co, ty też chyba, stary, fajnie.
stabilnie sobie zarabiasz teraz, nie? Słyszałem o jakichś samochodach, że jakiś wypadek miałeś, że jakąś... Nogi mnie bolą trochę, tak, no generalnie jest jak jest, ale no, idzie nieźle, powiem ci, idzie nieźle, no. A to powiedz mi coś więcej o tym wypadku, co się stało? Policja w ogóle doszła do wniosku, że to jakiś zamach był, próba zamachu, czy... Zamach? Zabójstwa, sorry, próba zabójstwa. Typ się we mnie wdupił po prostu ciężarówką, spadłem do kanału i cudem przeżyłem. Ale wszystkie to stałeś na pasach, stałeś na światłach, czy co? Jechałem z pełną prędkością, miałem ze 120 na liczniku. Dostałem zdjęcia od policji, to na tylu się zatrzymał licznik. Aha. Dostałem boczne uderzenie, padłem do wody, dobrze, że mam dobre systemy. Miałem dobre systemy, bo samochód poszedł na złom. Ale to podpadłeś komuś znowu? Ty masz taką tendencję. Słuchaj, Dwayne, no? Ja mam pewne informacje, ale to nie jest rozmowa chyba na teraz, wiesz? No to wiesz, czym dłużej jestem z lekarz, tym więcej kłopotów będziesz miał. Odezwij się do mnie raz konkretnie, bo po tych ostatnich sytuacjach, co ty robisz, Franklin, to ja się zacząłem o ciebie martwić. A ja już nic nie robię złego, stary. Ja się skupiłem na detailingu, siedziałem, wszystko. Teraz już nie robisz, ale robiłeś. A no, wiesz, robiłem, że... Przeszłość wraca. Szybciej niż myślisz. Szczególnie w tym świecie. No dobra, stary, no to będę... Powiedz mi tylko jedno. Zamknąłeś to raz na zawsze dobrze, czy zostawiłeś tam jakąś lukę? Stary, wydaje mi się, że dobrze, ale sam ocenisz. Musimy się spotkać i wszystko powiem. Dobra, to tak zrobimy. Ogarnij, co masz ogarnąć, pobaw się w tego pracownika. Jak w końcu będziesz miał czas, to się odezwij. Dobra, słuchaj, przyjedziesz po te samochody i możemy się wtedy styknąć. Potrwa to, myślę, dzień max 2. Dobra, to zostawiam te samochody dla ciebie. Okej, dziękujemy za przyjęcie zamówienia w Clinton Detailing. Nie zapomnij zostawić u nas opinii pozytywnej na Life Invaderze. My zabieramy się do pracy. Ja jestem Franklin i jestem twoim mechanikiem. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. A my pożyczamy BMW. Zostaw to BMW. Chodź tutaj, ty oszołomie. To mojego szefa, proszę zostać, do widzenia. No nie, że może to ten wypadek. Tych pracownika bawi. Ja też miałem wypadek. Wyskoczyłem z klifu i jestem cały. Nawet nie miałem żadnego złamania. No, ale to, jeżeli to miało być zabójstwo, to ktoś próbował to konkretnie zrobić, nie? No, Franklin ma taką tendencję, że pcha się w kłopoty i co najgorsze, ty znasz Raxona, nie? Działał z Raxonem, a Raxon, wiesz, Raxon bardzo przedmiotowo traktuje ludzi. No, niestety. No tego nigdy z nim nie robiłem. Dlatego zobaczymy, co tam zmajstrowali. Co, wzywamy jakie taksy, czy co? No, a ty gdzie siedzisz teraz, gdzie? Wiesz co, ja muszę jechać do swojej firmy tak naprawdę. Tam coś tam mnie wypisywali. No tak, no, ale auta to biorę za jakiś czas dopiero, nie? No. Ale swoje, u nas w domu. No, dlatego mówię, żebyś wezwał taksi. Stary, ten... Ty jesteś... Dobra, sorry. No, czasami tak ma. Właśnie ale widzę. Dobry chłopak. Dobra, wzywajcie to taksi. Dobra, już jedzie. Kurde, widzowie, sorry, że ja tak się mało odzywam, ale po prostu ja po pierwsze nie dowierzam, że Clinton Detailing tak się rozwinął. Zobaczcie, jaki to jest ogromna firma teraz, widzowie. Tutaj jakieś to... Kurde, budynki, samochody, klientów od masy w tym. Ja pierdzielę, ale by się z tego dobrze haracz brało. Ale ja niestety tego robić nie będę, bo Franklin to jest mój dobry kolega. Natomiast widzowie, no i ja totalnie nie wierzę w to, co tutaj widzę. Co więcej, Franklin to jest ładny gagatek i słuchajcie, wy mi wypisujecie, żebym się zaopiekował Franklinem, z nim pogadał. Jestem ustawiony z Franklinem na rozmowę. Ten gościu robił coś w półświatku przestępczym. I zobaczcie, czegoś tam nie dopiął i wróci wszystko do niego. Musimy to skontrolować, tym bardziej, że rzekomo był zamach na jego życie. Jak macie jakieś informacje, dawajcie znać w komentarzach. Dobra. Dobry. Dzień dobry. Ej, Gilek? Nie. Co ty tu robisz, Gilek? Jedź. Nie wiem. Znacie się? Tak, to jest gościu, który u mnie pracował w firmie, potem został ochroniarzem, a teraz znowu jest taksówkarzem. Miałeś firmę budowlaną prowadzić, Gilek. Co z tobą? Ochroniarzem mam być przecież. No właśnie, cholera, już się sami w tym gubimy. Takie życie z Gilkiem, kochani. No bo ja czekam na zlecenie od ciebie. Nie ma. No to będziesz miał, za niedługo. Tu na lewo. O, budowałem to. Budowałeś to? Tak. Jasne. Nie uwierzysz mi? A ja wysypowałem piasek na tej plaży. Wierzysz mi? Tak. Ten, Gilek, będziemy w kontakcie, a Jack, ja będę prawdopodobnie się do hangaru jechał jak coś. No spoko, tam masz miejsce, nie? Siema. No, na razie. Będziemy w kontakcie, stary. To co, w kontakcie, nie? Tak, dzięki za te auta, nie? Nie ma sprawy. A co to masz tutaj przed nami? To są Kawasaki Ninja? Tak, dwójki. Nieźle. Fajne to? Można o nich pomyśleć, no. No. Na razie. Na razie. Ja pinkole, w takiej chacie mieszkać, widzowie, kurde. No, a wy widzowie, przeglądajcie wszystkie sezony życia gangstera i ustalajcie, kogo to była willa wcześniej. Kurde, nie wiem, czy tam widzowie mogę wyjechać? Dobra, wjadę tam. Widzę, że ciężarówka wyjechała. No i wtedy z walki podchodzimy do gościa i mówimy, czy ma problem. Cześć, szefie. Cześć. Siema. Słuchajcie, cześć. Bo ja widzę, że wy już tacy, nie wiem, co ta ciężarówka tutaj robi? No, już gotowa jest. Jak to gotowa? Ty. No do odjazdu. Tina, my już skończyliśmy wszystko? No już wszystko jest praktycznie gotowe. Tak? No.
Tylko transport i zostało i to tak naprawdę wszystko. No i się rozliczy tam, faktury i tak dalej, bo podpisywać. Dobra, okej, okej. To co? To kurde, działamy. Poczekajcie, muszę zadzwonić. To ochrona, pojedziecie z nami? Dobra. Ja z tobą też? Możesz ze mną pojechać. Poczekaj, to wsiądziemy, przewieziemy tą ciężarówkę, co? Dobra. Dobra, to chodź, to ładujcie się wszyscy. Kurde, widzowie, mamy skończoną produkcję broni dla generała. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko. Znaczy szybko, długo to robiliśmy. Powiem rzecz ciekawą propozycję mi dało. To trudne do przemyślenia. Spokojnie, masz czas, Rekin. No i dobrze. Poczekaj, bo nasz tir nie wyjeżdża. Może w drugą stronę. Lepiej, no. Jedziemy po cały skład naszych broni. Tira, weźcie! No, tira. Teraz możemy, widzowie, jechać. Jedziemy po resztę naszych broni, które są w magazynie i potem jedziemy do bazy wojskowej. Cholera, ale jaja, widzowie. Ty, napisz do Tiny, żeby zadzwoniła tam do tych kontaktów z jednostki wojskowej, że organizujemy transport i jedziemy do bazy wojskowej. Dobra, okej. Okay. Czyli, kurde, widzowie, dzisiaj czas zarobić trochę pieniędzy, ja wam coś powiem, bo jakiś czas temu zapytałem na filmie, jak wycenić broń, którą produkujemy. No i słuchajcie, po pierwsze, robimy broń MK2, po drugie, jest to nasza pierwsza dostawa taka w życiu, więc musimy być rozsądni w dawaniu cen. Po trzecie, robimy to dla jednostki wojskowej, dla generała, który nam pomógł oczyścić naszą kartotekę. Więc to są już takie trzy czynniki, przez które musimy przyciąć cenę, bo cholera, no, gdyby ten generał nie żył z nami tak dobrze i byłoby to zamówienie przez jakąś firmę, to bym to naprawdę dobrze rozegrał, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie. Przy okazji robimy broń bez dodatków, więc wszystkie dodatki, które będą na tej broni, to już sobie będzie musiało zasponsorować wojsko. Także z tych wszystkich komentarzy, które pisaliście, uzgodniłem jedną cenę, widzowie. I taki karabin będziemy sprzedawać za cenę 3000 dolarów. Chodzi o jeden karabinek maszynowy. Więc generalnie teraz mamy ich 1000, więc według moich obliczeń powinniśmy zarobić na nich 3 miliony dolarów. Natomiast już 1 000 000 dolarów to są koszty produkcji. Pamiętajcie, że za 1 000 000 dobieraliśmy, widzowie, ten materiały, plus za dodatkowe za 1,5 miliona kupowaliśmy ciężarówkę, którą teraz jedziemy. Więc generalnie z tego wszystkiego wychodzimy 500 000 dolarów na plus, ale wiecie, to jest inwestycja. Mamy teraz sporo rzeczy, więc kolejne nasze inwestycje, miejmy nadzieję, że dogadamy się z komisariatem, będą hojniejsze, co nie? Ten helikopter to jest nasz? Nie wiem, co to jest za helikopter. Krąży nad nami i krąży? Chyba nasz. Pakowałem to wtedy w 30 minut, więc nie było tego dużo. Ciekawe, czy oni się tutaj złamią tym tirem. Robi ciężko. My się ledwo myślimy. Miejmy nadzieję, że się złamią. To jest zrobienie trochę miejsca, ale powinni tyłem wjechać tam przodem, bo tu już wjeżdżaliśmy kiedyś tym tirem, widzowie. Tak mi się wydaje. Dobra, Rekin, słuchaj, trzeba te wszystkie skrzynie, ten, biegnij po wózki widłowe albo po coś i trzeba te wszystkie skrzynie przeładować stamtąd, do tirów. Te, które tu zostawiliśmy. Panowie, pomoglibyście nam w załadunku, czy nie? Pomożemy. Macie słabych kierowców tutaj, widać. Aj no. Nie potrafią wjechać. No, dlatego pakujmy, ile się da. Także widzowie, my czas tutaj na przepakunek, zanim Tina wjedzie z czachą, to też trochę czasu minie. Także co, widzimy się pewnie za kilka godzin, jak to wszystko przepakujemy. Ja pierdzielę, co się tam dzieje, nawet nie chcę na to patrzeć. Rekin, załadowana tamta? Jest wszystko gotowe. Tina, czacha, wy też gotowi? Tak. Okej, ja tylko zamienię słowo z ochroną, okej? Dajcie mi sekundę. Dobra. Teraz tak, będziemy wieźć naprawdę, wieziemy strasznie dużo wartościowy ładunek, ale już nawet nie chodzi o jego wartość, tylko o to, co jest tym ładunkiem. Dlatego panowie, oczy dookoła głowy i osłaniajcie nas z każdej możliwej strony, co nie? Gdyby coś podejrzanego wzbudzało wasze ten, to zajmijcie się tym od razu. Nie możemy ryzykować, tym bardziej, że generał nas czeka. Gdzie? Do bazy wojskowej? Do bazy wojskowej, mam do przejechania połowę miasta. Dobrze, rozumiem. No. Będziemy czuwać. Mam nadzieję. Oj, lepiej, żeby tak było, widzowie. Jeszcze przydzwonię do Leonardo. Powiem mu, że będę się chciał z nim niedługo zobaczyć, bo mam do niego jeszcze jedną sprawę związaną z treningiem. No, ale dobra, może najpierw zawiozę te rzeczy do jednostki wojskowej. Dobra, Rekin, jedziemy. Wsiadaj. Masz broń? Mam broń. I pistolet zwykły. O, dobra, zawsze coś. Chodzi mi o to, że nie wiadomo, co na nas czeka teraz, co nie? Jedziemy tędy czy zamknięte? Nie, tymi drugimi musimy wyjechać, oni też muszą wykręcić. No, tutaj wychodzi nasza współpraca na światło dzienne. No, tu jest mało miejsca, widzowie, mimo wszystko dla takich pojazdów. Wyjeżdżajcie tymi po lewej stronie. Drzwiami, jedziemy za wami. Śmiało, jedźcie. Na lewo, na lewo! Aj, tędy nie wyjedziecie! Na lewo! Ogarniałem.
O cholera. Chcieli się chyba. No chyba musimy pomyśleć o jakimś uprawnionym kierowcy. Wyjadą? Jechali. Dobra, jedziemy za nimi. Najlepszy kierowca w mieście. Aha. Znaczy się idealnie mieści ta furgonetka tutaj. Dobra, no to jedziemy. To jest ten helikopter. Chyba nasz. To chyba z firmy ochroniarskiej, no. Mm. No widzowie, jedziemy w takim konwoju teraz, że gdyby coś się złego stało, to cholera, no grubą kasę tracimy, nie? Ale bardziej niż te pieniądze obchodzi mnie teraz reputacja, którą tam generał liczy, że wszystko profesjonalnie dostarczymy. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie bezpiecznie tych broni, co nie? Jakbyśmy je stracili, to wojsko nie pokryje tego, widzowie. Nie zapłacą za ten cały projekt i za to wszystko, więc musimy naprawdę to zrobić dobrze. Otworzył, ale elegancko zrobił. Jedźmy, jedźmy. Strasznie dużo to waży, niby 1000 klamek, ale jednak, nie? Ale ważne, zauważyłem, że oni za nami jeździć nie umieją. No, ale wiesz jak to jest, do każdego jest skrzynia, do każdego jest tam, wiesz, nasze opakowanie jakieś, jakieś duperele, no. Czy nie jest jakaś duża ciężarówka, więc, czy nasza? No tak, ale tamta jest duża. Dobrze, tak. Jest ta ochrona rekin. Jeśli coś stało, no to mogłoby być źle. Mogłoby być. Jak na razie bez przypału, nie? Bez fajna droga, taka... Spokojnie, no. Tylko długa jakoś się jedzie. No, nie chciałem jechać jakoś autostradą, ta autostrada taka oklepana, ale długo się jedzie, nie jedziemy jakoś długo, z 20 minut, pół godziny. Powinno być bez żadnych problemów chyba, nie? Co? Jedziemy tu normalnie? Będzie coś trzeba weryfikować? Nie. Jesteś ze mną, to nic nie będą weryfikować. Dobra. Patrz, na spokojnie wjeżdżamy. A bo ty tu jeszcze nie byłeś? Nie byłem tu. No właśnie. To teraz pierwszy raz. No. A ogólnie byłeś kiedyś w jednostce wojskowej? Ja nie byłem. Nie? No to hopie. Poczekaj chwilę. Spokojne życie prowadziłem. Poczekaj chwilę, muszę się wylegitymować. Dzień dobry, Damon Devil z tej strony. Dostarczamy tutaj zamówienie pana generała. Dobrze, proszę poczekać, ja sprawdzę tylko w komputerze. Dobrze, proszę sprawdzić, będę w samochodzie. Ty, rekin, nie podsiadaj mnie. O! Wsiadaj. Kurde, klamkę wyciągnąłem. No teraz uważaj, stary, bo jak wymiesz klamkę, to cię zastrzelam. Wiem. Proszę wierzyć. Możemy? No, dziękuję. Dobra, wjeżdżamy, widzowie. Ja wam mówię. Ja się czuję tutaj, jakbym był w domu, co nie? W tej bazie wojskowej. No, ja nie wiem, czy ten helikopter tak tutaj może latać, widzowie, bo to jest terytorium jednostki wojskowej. Zaraz go wezmą za coś i będzie nieprzyjemnie. Patrz, rekin, patrz co jedzie, patrz. Kurde. No. By to walnęło w nas, to po nas. Ale wiesz, oni na poligon jadą, nie? Dave tu dalej pracuje w tym wojsku? Kto? Dave. Tak. Ale samoloty. Poczekaj, bo... No, w tym hangarze nikogo nie ma. Musimy tu stanąć i poczekać, aż prześlą koło do nas, to nie? Bo nie wiem, gdzie mam jechać, a też nie możemy tak jeździć po wazie wojskowej. Jedź może na bok, bo na środku stoisz. No wiem właśnie. Chciał tu bez problemu, to na bok. O, chyba ktoś jedzie. No, ale nie chciałbym naginać zaufania tego. Dzień dobry! Zapraszam za mną. Dobrze. Przyglądaj się, stary. Takie rzeczy się raz w życiu czasami widzi. Siła naszego kraju. Niesamowite sprzęty. No. Sądziłem, że w życiu będę w takim miejscu, naprawdę. To jest miejsce dla normalnych osób. No nie jest, popatrz co oni tu mają. Ale samolot. Bajka. Jeśli mam cię co zrobić. Poczekaj, rekin. Przyjechał tu stawa. Dzień dobry, panie generale. Widzę żołnierzu. Jestem już tak jak obiecałem, zapowiadałem się. Cały sprzęt mamy tutaj dowieziony dla pana generała, więc myślę, że finalnie możemy się rozliczyć z całej transakcji, no i polecamy się na przyszłość, prawda? Co pan generał powie na to? Nie wiem, tak pan zamarł? No dobrze, żołnierzu, w takim wypadku, jeśli się zobaczył tą broń. Także ja może wyjaśnię, jak to wygląda. W obydwóch ciężarówkach jest załadowana po brzegi. Uznaliśmy, że nie będziemy wszystkiego upychać w jedno dla bezpieczeństwa i też, żeby nasze produkty nie były uszkodzone w jakiejś. Zmniejszyliśmy prawdopodobieństwo wypadku. Panie generale, no 1000 sztuk. Dorzuciliśmy tam kilka amunicji pełnopłaszczowej, którą by mógł sobie pan generał przetestować. W razie W możemy też takie zamówienie przyjąć, jeżeli uznał pan generał, że jest lepsza od tej, której dysponujecie tutaj. Podliczyliśmy, koszty produkcji były bardzo duże. Wiadomo, że używaliśmy specjalnych stopów, specjalnych materiałów do tego, żeby ta broń była jak najbardziej praktyczna i jej żywotność była jak najdłuższa. Także... Według naszych ustaleń produkcja jednej broni to jest około 3000 dolarów, czyli, znaczy nawet 4000 dolarów bym powiedział, ale z wszystkimi rabatami plus zgodnie z naszą umową cena wyszła 3000 dolarów, czyli za 1000 sztuk wychodzi 3 miliony dolarów, które jest nam pan należny jako za zlecenie. Czy wszystko w porządku, panie generale? Tak, żołnierzu. No dobrze, Tina. No. Zajmiecie się księgowością, przypilnujemy przelewów i wszystko i Tina również panu dokładnie wytłumaczy co i jak z tymi brońmi, co jest do czego i jak do czego, bo tam są specjalne obudowy nasze firmowe do tego powrzucane. To by było tyle, jeżeli chodzi o naszą dotychczasową współpracę. Będziemy czekać na rezultaty i opinie, ewentualne domówienia kolejnych sztuk broni, jeżeli to będzie dalej potrzebne. Myślę, że czasowo też nam to jakoś źle nie wyszło. W razie co będziemy się z tobą kontaktować. Dobrze, także co? Bardzo dziękuję. A, Tina, zostawiam ciężarówki tutaj, także niech tutaj sobie żołnierze to rozpakują, a ja się zabiorę z ochroną. Mhm,
Dobra. Tu raczej ochrona się nie przyda. Do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj. Żegnaj, żołnierzu. No i pięknie, widzowie. Generał przystał na naszą cenę, czyli 3 milionów dolarów z tego zarabiamy, ale pamiętajcie, że też były duże koszty związane z produkcją. Także teraz poszliśmy na rękę. Myślę, że jak dobrą opinię teraz sobie zdobędziemy dzięki temu, to będziemy jeszcze więcej zarabiać pieniążków. A ja chyba przelecę się helikopterem. Można? Mhm. Rekin! Chodź! Lecimy helikopterem. Dobra. Proszę mnie zawieźć ten... O mój samochód, tam gdzie wyjechaliśmy wcześniej. Kurde, widzowie, ja w ogóle powiem wam całkiem szczerze, jakiś czas temu zastanawiałem się nad kupnem takiego helikoptera, takiego buzarda, no bo on jest malutki, nie będzie kosztował jak jakieś wielkie śmigłowce, a ja jeszcze wtedy miałem kasę, teraz już jej tak za bardzo nie mam, ale jak myślicie, ile by kosztował taki buzard, widzowie? Kupiłbym go, naprawdę, za dobre pieniądze. I skończylibyśmy wtedy licencję pilota i byśmy mogli normalnie latać, nie? Albo przynajmniej, kurde, widzowie, do bractwa by się taki przydał helikopter. Ale wysoko. Fun fact, to też mój pierwszy raz w helikopterze. No to niezły masz dzień chyba, co? Dzień dziecka się odpalił, Rekin. Chyba tak. No. Fajnie tak czasami porobić coś niestandardowego, prawda? No, odskocznie. No, myślałem, żeby kiedyś kupić helikopter. Co, kupisz? Nie wiem, może kiedyś. Zobaczymy. Mam nadzieję, bo nie z offrida. No, to już nawet nie chodzi o offrida, jakie praktyczne, patrz. Panie pilocie, przed nami. Tam gdzie przez tej Frosty. Gorzki, bo nie ma żadnego lądowiska. Da radę pilot tutaj wylądować? Dobra, dziękujemy. Dziękujemy. Ta przygoda. Kurde, ale transport, widzowie. Patrzcie się, i w sekundę tutaj dosłownie dolecieliśmy, nie? To jest perspektywa na życie. Dobra. Dzięki, Dwayne. No, ja też dzięki, Rekin. Na myśl się daj znać, ja muszę uciekać, wiesz? Dobra, okej. Okay. Na razie. Jego. Cześć. Hej. Halo, Dwayne. Tak, z kim mam przyjemność? Szef Lostów, nie poznajesz mnie? A wybacz, tyle tych głosów, że słyszę, więc czasami nie rozpoznaję. Co się dzieje? Musimy się spotkać. Ale gdzie? No, w moim barze. No dobra, to jadę tam, to poczekaj. Dobra, będę czekał. No, do zobaczenia. No i co, widzowie, tutaj do mnie dzwoni szef Lostów. Wiecie, że ostatnio na ostatnim odcinku była mała spina z Lostami, musiałem tam naklepać, bo oni wpadli do mojego motelu i zaczęli bić bezdomnych, którzy mieszkają w motelu, który udostępniłem właśnie dla takich osób. I podejrzane jest to, że akurat tych bezdomnych, co nie? Ja nie chcę wskazywać na pana O, ale widzowie, pan O zgarnia bezdomnych z ulicy i ich terroryzuje. To po co mieli to robić Lości, co nie? Więc jestem ciekaw, co uzgodnił sobie ten szef z tamtymi pracownikami, bo jak dobrze pamiętacie, to ja mu powiedziałem, że ma to załatwić, nie? Także może w końcu otworzył oczy, a może jest coś więcej na rzecz. Ja tam, widzowie, nie będę wsiadał. Znaczy, nie będę tam wchodził teraz. Wsiadaj! O, przyjechałeś. No jestem, wsiadaj. No. Zabiorę cię w jedno miejsce. Bro. No dobra, powiedz gdzie.